Ojo, witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy Shogun 2, kampania od Nudagi. No i jak żeby inaczej, kontynuujemy tutaj naszą kampanię. Tak więc jeszcze tutaj przyszły dodatkowe jednostki na zachód do zajęcia Kyushu, które już mam przyczekane, 3 prowincje, niedługo będzie kolejnych parę. Ogólnie Otomo jest na skraju upadku, nie wiem czy oni jeszcze armię mają czy cokolwiek, w ogóle powinni się podejść na moim zdaniem. W ogóle tak z ciekawości, tak nie zamierzam im tego składać, takie propozycje, ale chciałbym zobaczyć. Nie mogę z was zrobić wasala i to mnie tak zastanawia czemu. No tak, tego nie chcą. No, syna też nie chcę dać i stracił dajmy w ogóle, no, nie wiem kiedy oni stracili dajmy. Okej, okay. Dobra, na razie się tym zajmować nie będziemy. Pokoju proponować im nie zamierzam. Wow, co tu się w ogóle dzieje? Wcześniej to samo było tu. Tfu, to było tu, a teraz się przenieśli. O kurde. Obstawili mnie. Cholery. Nie no, okej, okay, spokojnie, nie zamierzam nigdzie lecieć tymi statkami. W ogóle coś tu mogę fajnego zrobić. Zrezygnować z tych typów. Zrekrutować 2 oddziały rusznic. Oraz zbudować co? Co tu jest? To tu. To szkoła ucznicza. No bo to mogę to zrobić tego bohatera z rusznicem. Tutaj w ogóle z tych mogę zrezygnować. No to zostanie, czemu nie? Tutaj mogę zacząć werbować ten Dachi, ale jeszcze się wstrzymam, jeszcze poczekam chwilę. Cały ja. Tutaj. No ci sobie pójdą sami dalej, ok. Nie muszę ich przedstawiać ręcznie. No dobra, w takim razie. Koniec tury. Tak. Jejku, znowu! Nudy, ile można? Sabotaż! Okej. Okay. Dobra, przeklikajmy to. Aha. Dobra, tu jest sabotaż, to naprawimy to od razu. Możemy też to rozwinąć. Ponieważ czemu nie? Ewentualnie to. Niekoniecznie. Dobra, gdzie był drugi sabotaż, chciałbym wiedzieć. Uuu, tu mi sabotujecie. Kyoto samo, jejku, czemu? Rozbudowujemy to coś, niekoniecznie chcę to robić. Mogę pola rozwinąć. Tak samo. Dobra. Gdzie my się dosądowali? Tu. Dobra, czyli to stracę, będę musiał tam armię cofać. Znaczy wyślę tą po prostu, tylko trochę wzmocnię, jak mówiłem. No, też może iść w tym kierunku. Tutaj. No, zwerbujemy tych Nondachi. 3 oddziały. Może być. Troszkę więcej atakujących jednostek. Nie kółgro, nie strasz mnie. Wracamy tutaj. Tutaj przekupili ten oddział częściowo. Dobra, to dla zdrajców nie ma litości w tym momencie. Znaczy, tak. Nie pozbędziesz się go. Się pozbądź go. To się źle skończy. Coś tak czułem.
Ty się go pozbądź. Dojdziesz. Cholera. Dobra. Wybijcie tych. Te będą musiał się męczyć z agentami, bo nagle się obudzą wszyscy. O, i ci tam blokują przeprawę. Nasz szlak by ich trafił. O. Dobra, może nie będę wysyłał kolejnego bzuka na śmierć. Dobra, zrezygnuję z tych tutaj jednostek. Mogę poczekać z nimi, muszę po prostu tam się zająć. Wracamy tu. Tu... nie tu. Cukę. Dobra. Na drugim poziomie nawet. Oblegamy. Czemu nie? My się tu przenieście, tutaj się buntują. Plus dwa. No, przesyłamy dwa oddziały. No i już jest cisza i spokój. Rozwiniemy to sobie bez budować kościół. Kurde, denerwuje mnie, że w każdym jest to ta ziemia sprzedana na tym. No. Ziemia sprzedana Portugalczykom. I nie mogę nic z tym zrobić. Serio denerwujące. Rekrutacji dużo. Dobra, to mam północ serce terytorium, ale to trudno. Tutaj oblegasz, świetnie. Gdzie moja druga armia? A, tu już jest. Dobra, podejdzie. W ogóle jak z lojalnością? Max. I max, okej, okay, bardzo dobrze. Świetnie, nie będzie problemów z nimi. Na pewno. Tutaj dodatkową Mocukę mogę zwerbować, ale w sumie to weź ten ninjo, pozbądź się go. Jejku. On jest badasem jakimś. Cholernym. Okej, okay. No to w takim razie... Mestruje? Co tu robimy obecnie? Robimy to, czy mi to potrzebnie specjalnie. To zróbmy. Bo to w sumie? A zróbmy to, tam wszystko jedno mi obecnie. Kęsturę. Wow! Okej! Okay. O, dobra, przyjmujemy. Nawet nie będę gadał z nim specjalnie o tym. Nie chce mi się. Dobra, to stracone, no trudno. Niech u kolejni. Nudno robi. Wybić ich. Okej. Okay. Nie wiem, czy im się dał pocałować w jakikolwiek sposób, ale niech im będzie. Nasza Ara niech przejdzie na drugą stronę. Nie przejdzie w tej turze. Ta przejdzie. Dobrze. To tak, ta armia uzupełniona, przerzucamy ją w tą stronę. Też nie mogę rekrutować tych. Ninja.
A może poczekajmy, aż oni zaatakują. Albo tą armię dopiszemy najpierw. Tak po kolei ich pozabijamy. Tu wejdźcie, dobrze. A pozbędź się tego typa. Cholera. No. I tak powinna wyglądać tutaj praca. Cię przejdą. Już się kolejka zrobi teraz. Trudno. Nowego jeszcze tutaj Matsukę. Tutaj zerujmy. Ty zajmij się tym typem. No trudno. Ach. Dobra, trzeba będzie sobie poradzić z tymi wszystkimi agentami. Znaczy, muszę się po prostu przygotować na to, że to będzie ich zasyp, bo po prostu... no, oni będą starać się jakoś wertować. Nie mają szans się za bardzo wertować, ale będą próbować i będą mnie zasypać agentami, tak dalej, tak dalej, dalej, dalej. Dobra, tutaj. Dalej przesuniemy mojego ninja. I tu jeszcze kolejnych agentów gdzieś byli. Tutaj był typek. Też niech idzie tu. Ten typek niech idzie tutaj, bo tutaj mu się zginęło. Tak trochę. Mam jeszcze sporo pieniędzy tym razem, tak więc mogę zrobić tak i tak. Dobrze. No i czy coś jeszcze? Jejku, mam 15 tysięcy dochodu na turę. Wow. Wow, wow, wow. Czemu tego rozpoznać nie mogę? Może w końcu to opracuję za turę, bym mógł budować większe świątynie. W sumie to by miało sens. Dobra, koniec tury. Sabotaż! Super. Zabijcie go. Dobra, gdzie ten sabotaż był? Tutaj, naprawić. O, jak to wygląda tak ogólnie? Chyba mówiłem, że z tej armii trochę to inaczej zrobię też. Tak, przede wszystkim te 3 oddziały dajemy tu. I obecnie jest 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. A, i to są już ninja, to nie potrzebnie werbuję te ninja. Nieważne. Wróćmy jeszcze raz. 4, 8, 11, 15, 17. Czyli jeszcze 3 oddziały potrzebuję. Trzy oddziały, tylko jak to zrobimy? Chyba 5 oddziałów, bo zrezygnuję jednak z dwóch tych. Te dwa pójdą do Echizen. Ewentualnie tam pilnować. Właśnie tu też by się przydały dwa takie oddziały. I w sumie jeszcze tutaj może. Dobra, ale też to trzeba naprawić. Tutaj rozbudujmy szkołę uczniczą. No i w tej chwili potrzebuję 5 oddziałów, tak więc myślę, że najlepiej będzie po prostu 2 oddziały tych jeszcze i 2 oddziały i 3 oddziały samurajów z łukami. Myślę, że będzie dobrze, bo teraz jest ile? 4, 8, 12, 15, dobra. Czyli jeszcze 5 oddziałów i będzie 20, ok. I ta armia pójdzie sobie tutaj odbić hoki. Dobra. Wracamy tu. No i tutaj mnie blokują znowu, super. Tak więc tak, ta armia dobrze to ich. Dobra.
A starym może bez problemu zająć Hikuzen. Zróbmy save'a. Dobra. Naprawiamy kolejne. To jejko, to mnie tak denerwuje. W każdym mieście to jest. Co mogę zbudować? Co mogę zburzyć? W sumie wszystko mogę poburzyć. Tutaj nie potrzebuję chyba aż tylu tego. Ale pewno tego się podbędę. I moja armia chwilowa jest zatrzymana tutaj niestety. Nie może się ruszyć dalej. Tutaj oni czekają najwyraźniej. I cóż. Potrzebuję kolejnego agenta. Tutaj zrubowanego. Dobrze. No i czekamy w ogóle w dalszym ciągu. Jeszcze bym spróbował pogadać z Chiną. Może z Chiną weźmiemy sojusz w ogóle. Tak, bo Honda padła. Właściwie. Wojna z... tymi Zorą mógłbym się dogadać. Handel. Payments, 1000 mi da się. Da się. 2000? Już nie. Dobra, to 1000 za handel, spoko. Ja do was nic nie mam. Okej. Okay. No, został zasybilizowany w ogóle przez Aur, Nambu. O, Aura została. Aha. No, ale chciałem zobaczyć usługi. Usługi walczy tylko z tymi. Z kim walczy Nambu? Nambu walczy tylko ze mną. Z kim walczy Shina? Shina pewnie walczy z nikim. To się zgadza, ma dużo partnerów handlowych. To moje usługi, mnie. No to się dogadajmy. Proponuję ci sojusz. Nie. No to trudno, nie dogadamy się. Bywa. O, i tak, tutaj armia została, co się wycofała, to ją rozbijemy. Właściwie moglibyśmy już teraz. W sumie zrobimy to już teraz. Albo za turę, dobra, palicho. Za turę to zrobimy. Jeżeli tu przesuniemy tą armię. Albo w sumie uderzajcie. Wybijmy ich od razu, im szybciej oni zginą, tym lepiej. Tym mniej będę miał potem kłopotów. 3200 ludzi, głównie Ashigaru, trochę jazdy, mech. Straciliśmy 666 ludzi. Okej. Okay. O! Awansował nam jeszcze generał. Sam koniec. Dobra, w takim razie... Co ci mogę brać? Do lojalności stanowczo. Tutaj co? Dajmy to i w sumie nie wiem co w poza punkty rozdawać nawet. Nie mam pomysłu, dobra, pal licho to. Tutaj są lekko niezadowoleni, no ale myślę, że nie też szybko przejdziemy. W miarę. Tutaj jest no 0, zrekrutujemy tu oddział, tutaj kolejny. Dobrze. Niedługo tutaj uderzę na południe tymi dwoma armiami też. Okej, okay. W takim razie koniec tury. No nie, chcę wam się naprawdę ile można. Dobra.
O, to naprawiamy. Przejdźmy do sztuk. Zróbmy to. Bo bym zapomniał. Tutaj kolejne dwa działy. Darmę szeruję tutaj. Tędy jakoś. Dobrze, tam był jeszcze raid. No, tutaj no to palicho. Nic z tym nie zrobię. Oni będą gotować się teraz do ataku, no to... Dobra. O, jest, mogę przerzucić armię. W razie przejdzie się tu. Ta armia również idzie, kolejna. Dobra. Tutaj... Uderzymy na to. To powinna być osada. Tak myślę przynajmniej. Zobaczymy. Wejdziemy tak próbnie. Jest. To kolejna. To sobie może to zaatakujemy. Dobra. Uderzmy na to. Oblężmy. No jejku, nie będziemy wyrzynać tu uważaj garu na murach, nie chce mi się. Tak, automatycznie. Trochę potracimy tej bitwy z pewnością, sporo. Może aż za dużo? Okej. Okay. Dawno nie miałem tak duży strat. Ale dalej straty typu do odbudowy dwie tury, tak więc jest okej. Okay. Podobnie, w miarę. Dobra, nie było tak źle. To możemy zburzyć. Co tu mamy? Baraki. Niech będą braki, to budujemy. Tutaj staram się dalej pozbyć nadmiaru... wrogich nam agentów. Będziemy rekrutować kolejnych własnych agentów, którzy będą potem ginąć z ich rąk. Super. Takie błędne koło. Okej. Okay. Już tutaj drób to sobie. Weźmy jeszcze tego. Tutaj. Ojejku, w ogóle ile tych mamy powiadomień, że ojejku, dobra, pali jej licho już. Teraz tak, tutaj zostało nam północne Hizen do zajęcia, tutaj mamy południowe zdobyte właśnie, dobrze. Mogę strasznie pogadać te prowincje, 5000, 3,5, a dobra, nie, może nie aż tak bardzo. W ogóle, nasza Owarii ma 7000, to 8, w ogóle zobaczmy właśnie pod względem bogactwa prowincji. Od góry. Mamy Kaito najbogatsze i Owarii i Mino. To dobrze rozbudowałem to Mino. W takim razie mógłbym w tym Mino zbudować jeszcze co? Budujmy świątynię, bo czemu niby nie? Katan. Stanęli, nie będziemy stawiać. Potem jest Numata, Mikawa, Hizen. No, z jedną z bogatszych prowincji w Japonii zdobyliśmy. Okej. Okay. A chciałbym zobaczyć, jakie u innych klanów są bogate. Ja, bo to cały czas ja. I zaczynamy od wrogich. I najbogatsze są moje usługi. Tylko, że już takie niebogate za bardzo, z tych co znałem przynajmniej. Chwila. Tutaj też mogę stawić. Wait. O, te są. I najbogatsze są Becugi. A co? To już blisko jesteśmy. Potem u tych. Hizen jest bogate. Kolejne. Miyagi, Higo. No dobra, to tu będziemy powoli się zajmować. To są najbogatsze prowincje. To nie najbiedniejsze zostało, to... Tak, tutaj na północy najbogatsze, ale tutaj widzę, że... No, bogatych prowincji trochę ma Otomo. Very good. Dobra, w takim razie
Myślę, że w tymże miejscu zakończył ten odcinek. Jeszcze bym zerknął tylko na zadowolenie, jest w miarę dobrze, tutaj troszkę się niepokoją, tak więc postawimy im kościółek, znaczy świątynię buddyjską. No i w tym miejscu zakończył ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobało i zapraszam Was do kolejnych filmów z Szogun 2, gdzie będziemy dalej podbijać. Wszystko podbijać. Wszystko będzie nasze, wszystko będzie podbite. Zapanujemy nad całą Japonią. No tutaj te terytoria zajmiemy. Pokonam oczywiście od Tomo do końca Betsugi. Prawdopodobnie spróbuję się tutaj dystantować na te wysepki, chociaż nie wiem, czy będzie mi się chciało. I uderzymy na tą wyspę, albo zakończymy kampanię. Jeszcze zobaczę. W takim razie, dzięki za uwagę i do zobaczenia w kolejnym filmie z Szogun 2. Bye, bye!